Hej, witamy Was w ostatnim filmiku na ten tydzień. Będzie to luźniejszy filmik, bo ze spaceru. Jak widzicie, pogodę mamy przepiękną, więc stwierdziliśmy, że to wykorzystamy. No i trochę poszalejemy. Aria, przywitasz się? No chodź piękna. Aria uwielbia wskakiwać na takie oto pięki. Zobaczcie, ja tylko to powiedziałam. Nic jej nie pokazałam. To jest za mądry pies. Za mądry pies. No okej, no chodź. Idziemy. Ale, zobaczcie, kto tu jeszcze jest z nami. Dzień dobry. Pięknie pozujecie, naprawdę. Tak, Radek też nauczony wchodzenia na pienik. No dobra. Ten jest z mojego rozmiaru. Ja inne nie wchodzę, bo się zarwał. Jest. Co ten tata gada za głupoty? Głupoty. A na tych małych tutaj właśnie górkach nagrywaliśmy filmik, jak Aria była taka malutka. Ostatnio go wstawiałam na Instagrama. Także zapraszam, śledźcie nas, to nie ominą Was właśnie takie smaczki. Na przykład ze szczenięcych lat Arii. Co Aria teraz, czekasz na coś? Bimba. Ale Ty pozujesz. Ale Ty pozujesz, mała. Lecimy, nic nie będzie. Jak widzicie, Aria pięknie pilnuje się blisko nas, gdy puszczamy ją bez smyczy. Dużo pracowaliśmy nad przywołaniem, nad komendą do mnie. Mówiłam o tej komendzie w ostatnim filmiku, także mam nadzieję, że oglądaliście. A jak nie, to serdecznie Was zapraszam, daję Wam tutaj kartę u góry. Właściwie to był przedostatni filmik, bo ten weekend trochę zaszalałam i trochę tych filmików dodałam. Mam nadzieję, że się cieszycie i Wam się wszystkie spodobały. Dobra, wygłupy wygłupami, gadanie gadaniem, ale zobaczcie naprawdę, jak jest przecudnie. Czarek, podoba Ci się? Jak Ci się może nie podobać, co? Las, trochę śniegu, można pobiegać, poganiać za wszystkim. Ekstra! Trochę ludzi jest w lesie, więc odeszliśmy z takiej głównej ścieżki. Na szczęście Aria ładnie za nami chodzi, albo przed nami i fajnie się słucha. Zresztą możemy teraz zrobić próbę, chociaż coś tam zobaczyła. Aria, chodź do mnie! Chodź ze mnie, piękna! Chodź, poczekaj. Pięknie! Pięknie! Nie mam co ci rzucić, jestem okropną matką. Idziemy do przodu, idziemy do przodu! Ale grzeczny pies. Nie to, że zawsze, ale w większości. Czyste szaleństwo. O, i pięki. Prawie. Ej, Simba! Nie za bardzo podobają ci się te wszystkie pięki. Ja nie wiem, ty w poprzednim wcieleniu to byłaś modelką. Ona w poprzednim wcieleniu była drzewem. Aria, co ten tata gada? Co ten tata gada? Głupoty, nie? Lecimy. Najchętniej bylibyśmy w lesie codziennie i mimo, że mamy las naprawdę bardzo bliziutko od domu, no to jednak nie dajemy rady fizycznie. Często wystarczają, po prostu muszą wystarczyć zabawy na podwórku, jakaś stymulacja i umysłowa, i fizyczna, czy to w domu właśnie, czy na ogrodzonym terenie wokół domu. Ale jak tylko możemy, to wybieramy się do lasu i to staramy się też wybierać czasem nowe ścieżki, tak żeby Aria miała jak najwięcej nowych zapachów, nowych doznań. I to się jak najbardziej podoba. Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, tak jak teraz oglądacie
tyle Karka. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Poszła.